cały webinar prosto z naszego koncertowego studia znajdziecie między innymi na naszym Facebooku i YouTubie Czwórki, a o tym, że networking jest receptą na sukces zawodowy, przekonywał Artur Sójka, który zamienia kontakty w kontrakty i który jest gościem Strefy Prywatnej, jest też byłym piłkarzem. Musiałem to powiedzieć. Wiem, że nie chciałeś, żebym mówił, ale jednak karierę piłkarską za sobą masz. No tak, jeden sezon w amatorskiej drużynie. No tak się składa, że kilka lat po mnie na mojej pozycji grał Arkadiusz Reca, reprezentant Polski obecnie. W niewielu może meczach, ale jednak, no ale nie no, to było hobby. Czyli znasz kogoś, kto był w reprezentacji, to tak... Nie znam go, grał kilka lat po mnie, jestem starym człowiekiem. To na pewno znasz kogoś, kto zna jego. I wtedy... A to prędzej, tak. Na pewno znam kogoś, kto zna Grzegorza Krychowiaka, bo to mój kolega jest jego wspólnikiem, więc... Czyli kontakty, jednym kontakty, słowem. Tak. Ja w ogóle mam wrażenie dzisiaj po twoim webinarze, że sformułowanie mieć plecy nabiera nowego znaczenia. Tak, jejku, jak ja bardzo się frustruję, kiedy coś takiego słyszę. Ja przez wiele lat musiałem mojego taty przekonywać, że networking to nie jest nepotyzm, kolesiostwo, że to nie jest, że ktoś ma plecy, jest gorszy, ale się gdzieś dostanie, dlatego że ma kontakty. Networking to jest sztuka pozyskiwania, dystrybuowania informacji, dzielenia się informacjami, a informacja jest obecnie, trochę mówiąc metaforycznie, walutą. Czyli polega to na tym, że jeżeli jakaś firma poszukuje kandydata na jakieś stanowisko albo ktoś poszukuje wykonawcy do projektu, chce zostać jego klientem, to, że my mamy dużą sieć i dostaniemy taką informację, pozwala nam po prostu wystartować do takiego konkursu, do takiej rekrutacji, jakkolwiek to nazwiemy, czymkolwiek to będzie, i po prostu dostaniemy dzięki naszemu networkowi, dzięki naszej sieci, dostaniemy szansę zaistnienia, ale to nie jest powiedziane, że dostaniemy pracę albo dostaniemy zlecenie po znajomości, bo w gospodarce nomen omen kapitalistycznej liczy się też ta wartość, jaką my oferujemy. Ja nawet ostatnio słyszałem, że nie liczy się to, ile zarabiamy, tylko ile teczek wizytówek mamy. No nie do końca, bo jeszcze warto by było coś umieć z tymi wizytówkami zrobić, mieć odpowiednią konstrukcję mózgu, żeby z nimi zadziałać. Znam wielu ludzi, którzy zbierają bardzo dużo wizytówek, ale nie potrafią budować relacji. Mają gigantyczną sieć iluś 10 tysięcy kontaktów, które w gruncie rzeczy bardzo szybko wygasają i przestają być kontaktami, bo ten człowiek nie wchodzi z nimi w żadne relacje. Czyli networking to jest umiejętność tworzenia kontaktów, zbierania kontaktów i pielęgnowania tych kontaktów, tak najkrócej mówiąc? Tak, i w odpowiednim momencie, powiedzmy, podgrzewania tych kontaktów, bo one się oziębiają, korzystania po prostu z potencjału sieci. Oczywiście networking to jest droga dwukierunkowa, więc powinniśmy mieć też taką gotowość na to, że ludzie będą korzystali z naszej pomocy, a nie tylko my z ich. Mówiłeś też o tym w webinarze, że bardzo często jest tak, że mówimy, my nie mamy żadnych kontaktów, my dopiero będziemy rozpoczynać naszą przygodę z networkingiem, a prawda jest inna. Tak, wszyscy mamy jakieś kontakty, począwszy od kontaktów prywatnych, przez kontakty związane z naszą edukacją, z tymi etapami szkolnictwa, przez które przechodziliśmy, po późniejsze kontakty zawodowe czy biznesowe i tak dalej, i tak dalej. Ja lubię podawać taki przykład, kiedy rozmawiałem kiedyś z moją siostrą i powiedziałem, słuchaj, jakbyś czegoś potrzebowała, tutaj mam taki wizytownik z wizytówkami moich partnerów biznesowych, i moja prywatna siostra wybrała sobie, a to firma od mebli, a to firma od tego, od tamtego, bo część potrzebowała ona prywatnie, część potrzebowała jej firma, więc moi koledzy mieli szansę złożyć oferty dzięki temu, że mogłem zarekomendować. A to nie była kwestia biznesowa, to była kwestia rozmowy z moją siostrą. A miałeś kiedyś taki kontakt, który no teoretycznie to w ogóle w życiu nie powinien ci się przydać, a jednak się przydał? Pytam o to dlatego, że wiesz, mamy czasem taką tendencję do tego, żeby myśleć, a nie, ja nie będę pielęgnował tego kontaktu, nie będę z tym człowiekiem jakoś nawiązywał bliższej relacji, no bo przecież no, gdzie my się spotkamy, gdzie nam się to przyda? Tak, to jest bardzo częsta tendencja, ja w ogóle w ten sposób nie patrzę. Ja mam taką zasadę, że albo z kimś mi jest blisko ze względu na sympatię prywatną po prostu, albo z kimś mi jest blisko ze względu na to, że obecnie razem coś biznesowo możemy robić. Natomiast to nie znaczy, że ja będę przekreślał jakiekolwiek inne kontakty, które się nie wpisują w jeden zbiór czy w drugi zbiór. No i to trudno mi teraz sobie przypomnieć taką sytuację, ale na pewno się zdarzały takie kwestie, że mój kontakt jakoś gdzieś mógł zadziałać, choć nigdy wcześniej bym się nie spodziewał. Teraz myślę o koledze, który był ze mną w klasie w podstawówce, no i jest cukiernikiem.
I kiedyś faktycznie się do niego odezwałem, kiedy potrzebowałem tortu. A w życiu bym nie przypuszczał na przestrzeni lat, że tak właśnie będzie. A, okej, okay, dobrze. Przypomniał mi się przykład, gdzie rzeczywiście myślę, że się w to wpisuje. Otóż w podstawówce przez 8 lat byłem w klasie z 30 mniej więcej dzieciaków i później, oczywiście dopiero po studiach mniej więcej zacząłem się uczyć networkingu, gdzieś tam pod koniec studiów coś o tym słyszałem, więc w podstawówce nie mogłem mieć o tym zielonego pojęcia i kontakty z podstawówki moje jakoś tam nie wszystkie przetrwały. Jeżeli przetrwały, to raczej było takie, polubiliśmy się na Facebooku i po wielu, wielu latach od zakończenia 8 klasy, chyba jakieś 15 czy coś takiego, no, okazało się, że koleżanka z klasy uczy West Coast Swinga, zresztą znasz ją, bo była u ciebie w audycji razem ze swoim mężem i West Coast Swing był świetną odpowiedzią na moje i mojej żony zapotrzebowanie nauczenia się tańczyć, żeby jakoś tam na weselach się bawić, no i stwierdziłem, no dobra, no to do Marty. I po wielu latach, chyba 15 czy nawet ponad 15 od w pewnym sensie przerwania naszej znajomości, bo się nie widzieliśmy od czasów podstawówki w gruncie rzeczy, gdzieś tam może przelotnie w liceum, choć byliśmy w innych klasach. Po takim wielkim czasie odnowiliśmy swoją znajomość i zacząłem uczyć się West Coast Swinga, którego uczy mnie Marta. Traktując to w gruncie rzeczy hobbystycznie, bo z zawodu jest całkiem kim innym. Artur Sujka, człowiek, który zamienia kontakty w kontrakty i bardzo dobrze zna się na networkingu, wie co zrobić, żeby odnieść zawodowy sukces, bo rozumiem, że kontakty to jest droga do tego sukcesu. Kontakty to jest takie poszerzenie drogi, no bo droga jest, możemy spojrzeć na mapę i wybrać którąkolwiek z dróg. Kontakty to jest autostrada, więc jeżeli wybierzemy tę drogę, to jednak trzeba ją czymś przebyć. To nie jest tak, że sam networking nam sprawę załatwi. Po prostu będzie się jechało bardziej komfortowo i szybciej mamy szansę dotrzeć do celu. A ilu masz znajomych na Facebooku? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ bardzo mocno rezygnuję z Facebooka. Ja działam w przestrzeni biznesowej, więc korzystam z portalu LinkedIn i tam mam około 5000. I to jest z premedytacją zachowywana higiena kontaktów, że tak powiem, ponieważ ostatnio wykasowałem około 150. Usuwasz ludzi, naprawdę? Nie usuwam ludzi, tylko usuwam nieefektywne kontakty na portalu. Każdy portal ma swoją specyfikę i jeżeli chcę odnieść sukces na portalu LinkedIn, chcę, żeby moje publikacje docierały do odpowiednich ludzi, odpowiedniej ilości ludzi, to nie powinienem mieć w swoim koncie ludzi, którzy w ogóle nie korzystają z LinkedIna. Kiedyś założyli konto, zaprosiliśmy się do kontaktów, ale nie byli tam już od kilku lat, nic na tym koncie nie robią i tak de facto ich tam nie ma, więc na 100% nawet nie zauważyli, że coś usunąłem, bo po prostu sami nie korzystają Czyli z tego portalu. Nie masz takiego feedbacku, informacji zwrotnej, dlaczego ty mnie usunąłeś? Nie, jeżeli bym coś takiego miał, to bym natychmiast taki kontakt przywrócił, ponieważ nie ma sensu usuwać kontaktów z mojej perspektywy, nie wiem, za karę czy za cokolwiek takiego. Nie mam zwyczaju tego robić. Nawet jeżeli ktoś ma przeciwne poglądy do mnie, że nie chcę się na antenie zdradzać, ale mam przyjaciela, który jest po prostu jak ogień i woda ze mną i to nam nie przeszkadza się przyjaźnić. Dwa weekendy temu mieliśmy bardzo ożywione dyskusje i nadal się przyjaźnimy. To w ogóle nie jest problem dla mnie. Natomiast no po prostu jeżeli ktoś jest nieobecny na takim portalu, no to nie ma sensu go na tym portalu trzymać w kontaktach. To nie znaczy, że wyrzucam znajomego, to znaczy, że wyrzucam pewien, że tak powiem, rekord z bazy kontaktów, bo on wpływa negatywnie na siłę tej bazy. I mówisz mu, mogłeś się bardziej postarać. Nie, nic nie mówię, no bo po co? Tej osoby tam nie ma, więc nawet nie ma jak tego jej przekazać. No i rzeczywiście w związku z tym jest pewien kłopot. W telefonie mam jakieś 7 tysięcy kontaktów, na LinkedInie 5 tysięcy, na Facebooku nie wiem ile to może być, 4, może 6 tysięcy. W swojej poczcie, w Gmailu mam 12 tysięcy, więc teraz duża część z tych kontaktów się powtarza, ale część nie. Szacuję, że mam około 20 tysięcy kontaktów w swojej sieci. Powiem wow i zastanawiam się, czy ty pielęgnujesz w ogóle te kontakty. 20 tysięcy osób, z którymi no, właściwie masz relacje, no bo ich nie usunąłeś jednak. To nie jest powiedziane, że mam relacje, to są moje kontakty. Usystematyzujmy. Relacje możemy utrzymywać ze 150 osobami i raczej nie więcej. Profesor Robin Dunbar to badał, antropolog, i stwierdził, że 150 osób to jest liczba, którą jesteśmy w stanie utrzymać, jeśli chodzi o relacje. Wszyscy poza tym, których znamy, to są nasze kontakty. A teraz jeszcze taka ciekawostka. Wszyscy, którzy znają nas,
poza tym, to jest nasza reputacja, czyli no, tak jak mówiłem w webinarze, teraz mam taką wielką przyjemność, że mogę tutaj z tobą rozmawiać i słuchają nas jacyś ludzie i oni wszyscy przez to, że mnie tutaj słyszą, usłyszeli jak się nazywam, czym się zajmują, mogą mnie znać, no ale ja ich nie znam, ponieważ nie ma tego sprzężenia zwrotnego i nie wiem, kto nas słucha, prawda? Więc można powiedzieć, że teraz pracuję na swoją reputację, to jest taki trzeci krąg w networkingu. Czasami się zgłaszają do mnie ludzie, którzy powiedzieli, panie Arturze, my się osobiście nie znamy, ale widziałem tutaj taki wykład, albo słyszałem w radiu i tak dalej, czy może nawiązalibyśmy współpracę. Więc to też jest cenne. Więc nie da się, wracając do twojego pytania, zarządzić całą tą gigantyczną siecią w sposób bardzo mierzalny, ale da się zrobić coś takiego, co na przykład dziś zrobiłem. Odezwałem się po 2 latach nierozmawiania z jednym z moich klientów, ponieważ miałem jakąś tam sprawę do załatwienia. Chciałem zarekomendować koleżankę i drugiego kolegę biznesowo do firmy, którą znajomy reprezentuje. I w związku z tym, że my dobrze prowadziliśmy, że tak powiem, naszą relację 2 lata temu, kiedy współpracowaliśmy biznesowo, to gdy zadzwoniłem po 2 latach i mu przypomniałem, skąd jestem, to powiedział tak, tak, oczywiście pamiętam, z czym dzwonisz, i mogliśmy rozmawiać o biznesie. Więc nawet jeżeli się do kogoś odezwiemy raz na rok czy raz na 2 lata, choćby po to, uwaga, raz na rok, żeby złożyć życzenia urodzinowe, to to może wystarczyć, żeby nasza relacja, nasz kontakt nie oziębł tak bardzo, żeby był już bezużyteczny. Chyba każdy z nas, kto ma swoje plecy, ale chyba teraz słowo plecy muszę wziąć w cudzysłów, jest zwolennikiem tego, żeby budować swoją bazę kontaktów. Pytanie tylko, czy pandemia, ten czas, kiedy tak często nie możemy się ze sobą spotykać, jest w ogóle czasem na to, żeby bawić się w networking? Może nie bawić, uprawiać networking. Uprawiać networking. Bawić się odbiera trochę powagę. To jest kompetencja miękka, jedna z tych najważniejszych miękkich kompetencji. Czytałem kiedyś taki zestaw zawodów przyszłości i ktoś na bodajże 4. miejscu tam umieścił właśnie zawód networker. Networker to jest osoba, która jest ustosunkowana. Dużo osób zna, wie kto co wie, łatwiej, szybciej jest jej gdzieś trafić. Jakiś czas temu kolega opowiadał, jak zadzwoniła do niego znajoma, miała mieć biznesowych gości z zagranicy i potrzebowała znaleźć odpowiednią restaurację w Warszawie, żeby tych gości przyjąć. Tam miała być kuchnia polska, miał być odpowiedni poziom, było 2 czy 3 różne kryteria. No i ona stwierdziła tak, no mogę sama siedzieć przy stronach internetowych, przetrząsać to, znaleźć 10 restauracji, do każdej pojechać, postać w korkach w Warszawie i stwierdzić, która jest najwłaściwsza, albo mogę zadzwonić do kogoś, kto to wszystko wie i on mi powie. I rzeczywiście kolega jej powiedział 3, które powinna wziąć pod uwagę i każda jedna była strzałem w 10. Ona pojechała do pierwszej i stwierdziła tak, to tu nigdzie nie będziemy więcej szukać. Oszczędziła dużo czasu dzięki rekomendacji człowieka, który po prostu ale się na tym znał. Co to jest za zawód tego kolegi jako networkera, skoro on tylko pomógł swojej koleżance? On z tego nie wyżyje, że będzie jej proponował miejsca, w których mogłaby zjeść. Oczywiście wtedy, bo to było dawno temu, czegoś takiego nie było. Teraz powoli takie rzeczy bywają. Niektórzy za coś takiego płacą, natomiast to nie jest taki klasyczny networker. Networking to jest umiejętność, którą każdy powinien mieć, a już na pewno każdy sprzedawca, na pewno większość, jeśli nie wszyscy HR-owcy, marketingowcy i tak dalej. I teraz pytanie, w jakim zakresie będą tego używać. Ja rzeczywiście jestem jednym z nielicznych pewnie w Polsce networkerów zawodowych, bo mi, wyobraź sobie, organizatorzy konferencji, targów, eventów płacą za to, żebym przyszedł na taki event i pomógł ludziom się ze sobą poznawać. Czyli jesteś takim wodzirejem trochę. Trochę tak, słabo to brzmi, ale tak, takim trochę wodzirejem, taką biznesową swatką w płci męskiej, która pomaga ludziom przełamywać bariery i poznawać się ze sobą. Bardzo często to jest zauważalne, że ludzie mają kłopot z tym, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, podejść do obcych, poznać się, porozmawiać, wymienić wizytówką. Chętnie by to zrobili, ale no jakoś tak nie potrafią. Kiedy ktoś podchodzi i robi to za nich, kiedy ich sobie przedstawia, to nagle okazuje się, że jest im łatwiej. To jak to robić teraz w pandemii, trochę wracając do mojego pytania, kiedy nie możemy iść chociażby na uczelnię, bo duża część uczelni pracuje zdalnie? No nie ma tu wielkiego problemu, ponieważ rynek odpowiedział na to dość szybko. Jest multum wydarzeń online. Odbywają się na najróżniejszych platformach do spotkań i są to z jednej strony kluby biznesu czy kluby rozwoju osobistego, bo
Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale klub, w którym Toastmasters, w którym brałem udział jeszcze do niedawna, miał spotkania w online po prostu. Oczywiście nie jest to tak ekscytujące jak spotkania na żywo, no ale jeżeli nie mam innego wyjścia, no to wybieram coś, co mi przyniesie tam 80 czy 60% korzyści, które bym odniósł normalnie. Albo jak mam w alternatywie nie odnieść ich w ogóle, no to, to jasne, że jednak wybiorę to. Ale wiesz, na przykład 19-latek nas teraz słucha i on się zastanawia, to ja mam iść do klubu biznesu? Taki ze mnie biznesmen? Gdzie on może szukać tych możliwości? Po pierwsze możliwości? Do klubu Toastmasters może iść, do takich ludzi, którzy chcą być w przyszłości, albo część z nich już jest osobami sukcesu i on też chciałby być. Jest taka zasada, chodź tam, gdzie są ludzie, jakimi chciałbyś ty zostać. Ba, co za problem pójść też do klubu biznesu, żeby go odwiedzić jako gość, zobaczyć na czym to polega, kto tam jest. A jeżeli ktoś chce się na dłużej, że tak powiem kolokwialnie, zahaczyć nawet przy takim klubie biznesu samemu, nie będąc przedsiębiorcą, to też nie jest problem. Zauważmy, że jest wiele funkcji, wiele rzeczy, które można by wykonać, które można komuś zaoferować i mam znajomych, którzy kiedy im się podobała jakaś konferencja, pisali, dzwonili do organizatora, ja tutaj deklaruję, że będę dla państwa między godziną tam 7 a 9 pracował na rejestracji, czy cokolwiek mi wyznaczycie, jeśli w zamian za to będę mógł zostać na wykładach tych wspaniałych mówców, na których chciałbym być, a mnie nie stać, żeby na nich być. I bardzo często jest tak, że organizator mówi, pewnie, jeżeli mam komuś zapłacić, no to ty zrób robotę, a później sobie zostań jako uczestnik i odsłuchaj tego. Czyli bez pieniędzy też można uprawiać networking. Tak, można. No, pierwsze lata moje, ostatni rok studiów i pierwsze lata po studiach polegały na tym, że byłem dziennikarzem w portalu Dziennikarstwa Obywatelskiego de facto, jeszcze zanim w ogóle ta nazwa powstała. Byłem najstarszy w redakcji, mając 25 lat. Najmłodsze osoby były uczniami gimnazjum i one przychodziły część, żeby nauczyć się dobrze pisać, część, żeby nauczyć się lepiej komunikować tak ogólnie, bo na przykład robić wywiady, część chciała chodzić na imprezy sportowe, więc w zamian za to, że pisali z tych imprez relacje, dostawali od naszej redakcji akredytację i wchodzili na imprezy sportowe za darmo. Część chciała chodzić na koncerty, w zamian za to, że pisali relacje z tych koncertów, dostawali za darmowe wejścia, bo wszelkie kluby koncertownie tak zwane były tym zainteresowane, żeby w mediach o tym pisano. Więc mieliśmy taki bardzo łatwy układ win-win-win. Każda strona wygrywała, każdy coś z tego miał, dając coś od siebie. Ciekawy bardzo jestem, czy gdybym chciał skontaktować się chociażby z papieżem Franciszkiem, to byłoby to możliwe dzięki temu, że znam ciebie, Arturze. Nie mam pojęcia. Rozumiem, że pijesz do eksperymentu pod tytułem Świat jest mały, który przeprowadził lata temu profesor Milgram ze Stanów Zjednoczonych. On wtedy wręczył grupie swoich studentów przesyłki i poprosił o przekazanie do jakichś konkretnych osób po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, nie korzystając z poczty ani kuriera. Czyli to miała być taka poczta pantoflowa, czy w zasadzie poczta z rąk do rąk. I na koniec wyliczył, że zostało wyliczone, że te przesyłki dotarły za pośrednictwem 6 rąk i został wywiedziony taki wniosek, że mamy 6 stopni oddalenia. Powstał nawet musical na Broadwayu Six Degree of Separation, powstała książka na ten temat i multum innych rzeczy. Niestety nie zostało wzięte pod uwagę, że jedynie 29% paczek dotarło. Co znaczy, że tylko 29% z nas ma takie kontakty, żeby przez 6 osób dostać się do tejże dowolnej osoby na świecie. I teoretycznie ja myślę, że miałbym ze 2 czy 3 pary rąk do dotarcia do papieża Franciszka czy też prezydenta Trumpa. Tylko pytanie, czy te ręce chciałyby wziąć w tym udział. Bo to, kogo my znamy, to, jak mówiłem, nasze kontakty, ale to, kto zna nas, to jest nasza reputacja. No i miałem okazję poznać lata temu na konferencji w Los Angeles guru współczesnego networkingu, człowieka, który stworzył największą organizację na świecie biznesową tego typu. Ja byłem jednym z pracowników tej firmy, on był jej założycielem, już wtedy może nie prezesem, ale nadal numerem jeden w firmie. No, mamy wspólną fotkę, on też jakby wręczał mi nagrody za to, co osiągnąłem w firmie, ale ja byłem jednym z 1000 uczestników tej konferencji i o ile dla mnie to było wydarzenie, tak dla niego ja byłem kolejnym kolesiem do selfie. Więc co z tego, że ja znam jego, jak on nie zna mnie? Prawda? I
jeżeli bym odnalazł kontakt przez stronę internetową, czy w jakikolwiek inny sposób do niego napisał, zadzwonił i powiedział, czy możesz mi pomóc i przekazać tutaj coś takiego dalszej osobie, no to może i byłby w stanie przekazać, no bo z tego, co słyszałem, to z Richardem Bransonem razem wakacje spędza, więc to już jest elita, najbogatsi ludzie świata. No ale co z tego? Czy on by się zgodził pomóc mnie jeszcze w dodatku w jakiejś błahej sprawie? A w dodatku, kiedy bym powiedział, słuchaj, bo kolega kolegi potrzebuje, żebyś ty koledze swojego kolegi coś tam... Powoli się robi to dziwna konstrukcja. Dzisiaj jest też Dzień Porażki, taka impreza. Ja od razu to kojarzę w jakimś stopniu z networkingiem, mianowicie kiedy chcemy budować kontakty i do kogoś się odzywamy, no to może się tak zdarzyć, że ktoś nam po prostu odmówi. Nie będzie chciał budować z nami tej relacji, ale to jest takie ryzyko, taka kalkulacja, którą gdzieś z tyłu głowy warto mieć chyba. No przede wszystkim trzeba mieć na uwadze powiedzenie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Theodora Roosevelta, a przynajmniej jemu się je przypisuje. People don't care what you know until they know that you care. Czyli ludzie nie dbają o to, co wiesz, dopóki nie wiedzą, że o nich dbasz. Jeżeli znajdziesz sobie osobę, z którą chcesz nawiązać relację, weźmiesz ją sobie na celownik i stwierdzisz, że na pewno się do niej dobijesz i nawiążesz z nią relację, no to jest bardzo wysokie ryzyko, że zostaniesz odebrany jako tak zwany stalker, jako ktoś, kto nęka tę osobę. Natomiast jeżeli to ta osoba będzie chciała nawiązać z tobą relację, bo zobaczy, że to jest dla niej korzystne, no to dlaczego by nie? No i teraz całą sztuką w networkingu jest to, czy też bardziej w sprzedaży może, żeby sprawić, aby ta druga strona chciała z tobą nawiązać relację. Powiedziałeś o tym, że jest nawet taki fajny film, który mógłby nam trochę uzmysłowić to, jak wygląda networking w praktyce. Jaki to jest tytuł? Myślisz o filmie Podaj dalej z Kevinem Spaceym w roli głównej z pewnością. I to jest film, który zdecydowanie bym polecił. Dlaczego? Gdzie tam ten wątek networkingu się pojawia? Nie chcę zdradzać całej fabuły, spoilerować, jak to mówią, natomiast chodzi o to, że mały chłopiec postanawia w ramach projektu szkolnego przeprowadzić taki pewien eksperyment, wprowadzić pewną zmianę w swoim życiu i w zasadzie w życiu innych. Chce z premedytacją wykonać dwie przysługi dla dwóch różnych osób. Dla niego to będzie błahostka, ale dla tych osób to będzie coś wielkiego. I w zamian za to one nie mają się rewanżować jemu, tylko każda z tych osób ma znów spełnić dwie drobne rzeczy dla kogoś, dla kogo to będzie bardzo cenne, a dla nich to będzie jakaś drobnostka. Więc nikt się ma nie wysilać znacząco, ale ma wnieść bardzo duży wpływ w życie innych ludzi. Arturze, to jeszcze jedna ważna rzecz, taka naczelna zasada networkingu. Jeśli ktoś pierwszy raz na przykład z tym słowem dzisiaj się spotkał, to o czym powinien pamiętać? O tym, że networking to jest droga dwukierunkowa i polega na tym, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali, a nie żeby jeden drugiego wykorzystywał. I rozumiem, że jak będą święta, to się odezwać czasem do znajomych. Jak będą święta, albo jak i nie będzie świąt. Pretekst jest naprawdę bardzo prosty. Ja wszystkim polecam korzystanie z portalu LinkedIn. LinkedIn informuje nas, kiedy ktoś właśnie awansował, kiedy zaczął jakieś studia, kiedy ukończył jakiś kurs albo studia, kiedy obchodził urodziny, kiedy ma rocznicę w pracy, kiedy zmienia pracę. LinkedIn podrzuca multum tak zwanych zaczepek. Okazji, przy okazji których właśnie można do kogoś się odezwać i zaoferować pomoc, pogratulować, złożyć życzenia. Mówił Artur Sujka, człowiek, który zamienia kontakty w kontrakty, piłkarz. Od tego zaczęliśmy, to sobie raz jeszcze pozwolę. No i webinar jest do zobaczenia. Facebook /4 albo na naszym YouTubie też. Dzięki wielkie za spotkanie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na webinarze.